To ostatni raz, kiedy w tej karierze witam Was na poziomie Ligue 2. No chyba, że spadnę, ale jeżeli spadnę, no to znaczy, że raczej tej kariery dalej nie będzie. To dosłownie ostatni raz, ponieważ rozpoczynamy nowy sezon. W tym sezonie Paris Saint-Germain eee, zdobyło Mistrzostwo eee, Ligi Mistrzów, przepraszam. Nie udało się zrealizować szeregu celów. Odpadliśmy z FA Cup z lepszym zespołem, to była jedyna rzecz, której nie zrealizowaliśmy, jedyna, a zarząd miał z tym problem i dlatego czas zabłysnąć, mam wrażenie, że jest wyjątkowo na ciemnym tle tym razem, bo ja się boję, że tu mogą być ciężary z zarządem, że my możemy po prostu stracić robotę, bo tak. Oczywiście jednak mam nadzieję na lepszy splot wydarzeń, no i tutaj tak jak ostatnio, jeżeli będziemy mieli tylko i wyłącznie brytyjski turniej, to weźmiemy nim, w nim udział, jednak tak się nie dzieje, dlatego też omijamy zawody em, tego typu e, no i przechodzimy po prostu dalej w kolejny e, do kolejnego etapu rozgrywek zobaczymy jak to wszystko będzie się e, prezentowało Oldham Athletic e, inne zespoły jak między innymi słynne krewety czyli Morecambe More które w, w, w ten które nas wyrzuciły e, patrzymy no są tutaj już zdecydowanie bardziej znane herby zespołów e, widzimy po raz kolejny że jest top 6 które e, awansuje e, znaczy walczy o awans ale tak naprawdę awansują bezpośrednio zaledwie dwa zespoły, więc tutaj musimy naprawdę się spiąć. A marki, przeciwko którym stajemy, są bardzo mocne. Ciekawy jestem, czy będziemy mogli próbować zasilać się z zawodnikami z Premier League. Mam nadzieję, że tak. E, widzimy, że udał się na wypożyczenie jeden z naszych zawodników. Wielu odeszło. Będziemy my oczywiście zaraz patrzyli na to, co się tutaj dzieje. Ja mam nadzieję, że patrząc na komentarze, będę teraz widział wszystkich, którzy się odmeldowują, pisząc słowo. Atletik. Ja to jestem kreatywny chłopak. E, dobrze, zatem e, słuchajcie, zobaczmy, co się tutaj dzieje w sukcesach. Mamy wygrać ligę. Dobrze, priorytet na to jest niski chociaż nie zrobiliśmy jednego z niskim priorytetem i ten zwiększyć wartość klubu, okej, okay. ekspozycja marki 5 zwycięstw w lidze, ściągnij e, juniorów okej, okay. to jest wszystko do zrobienia, e, więc pierwsze co, co zrobimy na samym od razu początku e, patrzymy na naszych skautów i wysyłamy ich e, tylko e, zrobimy tym razem na odwrót pan Dominguez e, idzie do Anglii na 9 miesięcy rzecz jasna e, i pan Tyler e, idzie do Oldham, e, naszego dalonego trochę daleko, ale wiemy wszystko, co chodzi. Na 9 miesięcy z nadzieją na znalezienie tam jakiegoś talentu. Więc skauci wysłani. Ja od razu idę do naszej szkółki i patrzę, jak wyglądają nasi zawodnicy. E, Joseph Parker jest piłkarzem, którego do klubu bierzemy na pewno. E, o tym jestem przekonany. E, Nur Pan e, jest piłkarzem, którego do klubu bierzemy na pewno. O tym jestem przekonany. I. Shift e Grag też jest piłkarzem, którego bierzemy do klubu, o tym jestem przekonany. Na tych dwóch zawodników mamy plan inny niż na tego jednego. Raczej możecie się domyślać, jakie w takim razie e będą perypetie e samych zainteresowanych. Zatem, e gdzie jest ten Grag? Ten Grag idzie po prostu na, na sprzedaż. Jeśli chodzi o pankala, e no to to jest piłkarz, który to jest dobrą inwestycją w przyszłość, ale w tym momencie nie jesteśmy w stanie zagwarantować mu gry. Takiej, jakiej potrzebuje tego typu zawodnik. Więc on idzie na wypożyczenie i to samo mogę powiedzieć o parkerze. Nie jesteśmy w stanie, za, z, jakby grać na odpowiednim poziomie sportowym i, grać, i, i dawać im szansy, żeby oni wskoczyli z nami na ten poziom. Głupio to brzmi, ale niestety taka jest prawda. Zatem dodajemy go także do listy transferowej yy, i. No i czekamy. I czekamy na propozycję. Perks, e, Parks odszedł. E, patrzę, czy tutaj jest może ktoś, kto nie powinien e, z nami być. No i mam pytanie, co do tego Atkinsona. No i niestety wydaje mi się, że on wykazuje wielki potencjał, ale to jest za mało. Z drugiej jednak strony odszedł nasz e, kapitan, e, co daje jedno miejsce w środku obrony. Z drugiej strony mamy... No nie, na razie na, razie na spokojnie e, pozwólmy mu... Na razie na spokojnie pozwólmy mu zostać, zobaczymy, jak to dalej się poukłada. Sporo zawodników na liście transferowej. Jeśli chodzi o sytuację kontraktową, to jest Hamalajnen, któremu wygasa kontrakt w tym sezonie. Jest Leonard, któremu wygaśnie kontrakt po tym sezonie, e, i jest Maldonda, e, Maldondao, któremu wygaśnie kontrakt po tym sezonie. On nas nie interesuje. Leonard raczej zostanie i wydaje mi się, że tutaj e, będziemy myśleli o przedłużeniu. Z Hamalajnenem jeszcze się zastanowię. Zobaczmy, jak wyglądają, e, jak wyglądają kwestie morale. Newman raczej jeszcze nie, raczej nie jest zadowolony ze swojego kontraktu. Ale teraz już powinno wyglądać to spoko, więc tego zawodnika mamy. Richards y, są, za, zasłużył na nowy kontrakt, y, i tutaj, tak jak 2,5 dawałem od razu, y, zwykle tak, tutaj tysięcy tygodniowo y, to jest ten pułap, z którego zaczynamy. Bloxham, y, tutaj nie zlecam przedłużenia. Ja tutaj chciałbym y, negocjować kontrakt, ponieważ w jego przypadku chcemy negocjować klauzulę odstępnego z agentem. Zatem aktualna płaca to 1400 funtów y, na to zgodzić się nie możemy. Kluczowy piłkarz, oczywiście, że tak. E, jeżeli chodzi o Twoją podwyżkę, przede wszystkim przedłużenie kontraktu o rok, oni się na to zgadzają. E, no i teraz, jeśli chodzi o klauzulę odstępnego, co Wy chcielibyście widzieć przy nazwisku tego zawodnika? 23 miliony, ok, e, 25, wydaje mi się, że to możemy wrzucić, no i oni się zgadzają. Super. E, no i to jest kontrakt, który mi się nie podoba. E, w sensie ja myślałem o czymś lepszym, jak chcę to dać. Bo uważam, że on na to zasługuje, a mianowicie chciałem zrobić flat fee na poziomie po prostu 6 tysięcy. No i wydaje mi się, że to powinno ich zadowolić. No, i jest zadowolony on, jest zadowolony jego agent. Ty jesteś niezadowolony, ale ty nas nie interesujesz. Kolejny jest Forest, który jest zadowolony. Richard zadowolony, Kamara tutaj przechodzimy także do negocjacji, ponieważ ten zawodnik również dostanie wpisaną klauzulę odstępnego. Ważny, nie ma wątpliwości. Eee, roczne przedłużenie, żeby te kontrakty tych młodych były jak najdłuższe. Musimy tutaj uważać, żeby nie było eee, żadnych problemów i oni nie chcą klauzuli. Sami to mówią, więc nie ma problemu. Nie będzie klauzuli. On się chyba dobrze czuje w tym klubie. Eee, jest o oczko niżej niż Blocksham, ale nadal uważam bardzo uczciwa kwota. Oni są zadowoleni, nawet uśmiech prze, tak prze, przeszedł przez jego twarz, co mnie cieszy. Ebosel jest zawodnikiem zarabiającym absolutnie najwięcej w tym klubie obecnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Patrzymy na, na dalszych piłkarzy. E, Doyle chciałby zarabiać więcej. Możemy spokojnie zlecić tu przedłużenie. E, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli tutaj od piątki. I on się na to zgadza e, bez problemu. Parker, e, omówiony. Hamalainen, zobaczymy. Atkinson, y, spoko, tu spoko. E, tu spoko. Tu spoko, tu spoko. E, tu zlecimy przedłużenie. W takim razie zaczniemy od piątki. I co wywalczysz? E, no to, chłopie, twoje. E, Spoko. Tutaj chcemy cię sprzedać, nie widzimy przyszłości. Tu jesteś na liście transferowej. No, jeśli chodzi o tego bramkarza, wydaje mi się, no właśnie, co z nim zrobić? To jest trochę pytanie, i na to pytanie nie znam jeszcze w tym momencie odpowiedzi. Tak samo jak na sytuację Hamalajnena, bo dla mnie najbardziej optymalnym jakby wydarzeniem w całej tej sytuacji byłoby. Eee, użycie Fagana wolkota jako naszego prawego obrońcy. No tylko, że on nie ma ku temu narzędzi. To niestety widzimy i to niestety e, czujemy, prawda? E, zobaczmy, jak długo by wyglądałoby przechodzenie tego zawodnika e, do roli prawego obrońcy. No, no, to, 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 to jest dramat, nie? To, to, to po prostu nie jest materiał na prawego obrońcę. On zwyczajnie nie umie podawać piłki. To jest ten problem. Ale mamy teoretycznie piłkarza, który podobno ma potencjał na bycie prawym obrońcą. E, no i tutaj sytuacja wygląda. Eee, podobnie tak naprawdę, choć dribbling jest lepszy, to podania nie istnieją Clarka, eee, Czy Klarkiego, czy Klarkeja. Kla Nieważne, ważne jest to, że one po prostu nie istnieją. Eee, I pytanie, jak długo byśmy tego chłopa przerabiali na tę pozycję? Ale obawiam się, że tutaj patrzymy na podobny, e, równie e, niemożliwy do osiągnięcia wymiar czasowy. Znaczy, to jest możliwe do osiągnięcia, no ale. Ale nie widzimy tego, prawda? Niech on sobie na razie robi rozgrywającego obrońcę, yy, i na razie tak to zostaje, ale raczej w ten sposób to nie zostanie. No jeszcze myślę o tym parkerze, no ale we wyższej lidze zaufać 17-latkowi, trochę mnie to przeraża, no nie? No i to też nie rozwiązuje problemu tego, że my chcemy grać z tymi konkretnymi piłkarzami, yy, ale na razie. Na razie się chyba na to zdecyduje i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Więc zapraszamy tu Parker'a. Niech trenuje z pierwszą drużyną i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A nuż się okaże, że chłopa nie wypożyczymy. Zobaczymy. Czekamy w takim razie na to, co zacznie się tutaj dziać na rynku transferowym. Ale w międzyczasie sprawdzimy sobie także naszą listę, ponieważ niektóre cele, które do tej pory wydawałyby się być nieosiągalne, mogą być celami, które nas zainteresują. Przede wszystkim jest tutaj ten Brandon Austin, ale wydaje mi się, że finansowo nam się to nie spina i lepiej oddać dać kontrakt naszemu obecnemu, środkowemu, naszemu obecnemu bramkarzowi. Zna drużynę, jest tu długo, zagrał dobry sezon, dajmy mu to. Dajmy mu to. Od piątki możesz zarabiać, proszę bardzo, jest zadowolony. No i piękna sprawa. Tak więc wszyscy powinni być zadowoleni ze swoich kontraktów. No i tak naprawdę nierozwiązana jest tylko sytuacja kontraktowa Hamalajnena, a z Leonardem mm, chciałbym porozmawiać na temat obniżenia. Jesteśmy w stanie dać mu, dłuż, dłu dać mu kontrakt, ale on musi. No, zrezygnować z pewnej części uposażenia ze względu na wiek zobaczymy co on nam na to powie przedłużylibyśmy o kolejny rok, jemu się to podoba brak klauzuli odstępnego nam się to podoba, no i zobaczmy czy on proponuje wynagrodzenie, nie zatem nasza propozycja jest taka, żeby zszedł do poziomu reszty drużyny, co on na to? on się na to zgodzi, jeżeli dostanie bonus, czyli jest to coś co jest no bez sensu w sensie może dostać trzy pensje i on się na to zgadza. Więc, więc spoko. Więc uważam, że to jest uczciwe. E, więc tu sytuację mamy za, e, mamy wyjaśnioną. No i teraz kwestia e, naszego bocznego obrońcy. Ponieważ nie wydaje mi się, żeby Niko Hamalajnen był piłkarzem, który w tym klubie jest doskonały, niezastąpiony i potrzebny. Wpisz to co chcesz wpisać. Eee, I warto by było akurat w tym elemencie poprawić naszą drużynę. Pytanie, czy Tom Sang jest piłkarzem, który spełnia nasze oczekiwania. Patrzymy na obronę i gra w obronie nie wygląda za dobrze. Ja jednak jestem orędownikiem tego, żeby piłkarz eee, potrafił bronić, będąc obrońcą. Tak, takie, mam, takie mam zboczenie. Eee, więc no, trzeba będzie poszukać dalej. Jest tu oczywiście jeszcze ten piłkarz, który nas interesuje. I powiem szczerze, szkoda, że oni go nie chcą sprzedać, bo wartość tego środkowego obrońcy jest śmieszna. Ale bardzo możliwe, że będziemy chcieli go ściągnąć, bądź będziemy chcieli zaproponować. Yy... No nie, Berkowi nie zaproponujemy powrotu. To jest, dobre, to jest dobra wartość tego zawodnika, swoją drogą. No, trzeba będzie się zastanowić, słuchajcie, trzeba będzie się zastanowić. Na pewno zawodnik na prawą stronę jest nam potrzebny. Pytanie, czy nie chcemy zrobić trochę takiego hamalein, nowego e, znowu pivota, e, kupując Josza Doinga Doink, e, i dając go na prawą obronę, bo ta lewa noga jest dobra, ale nie jest dużo lepsza od prawej. Ale Doing, e, no niestety, jest zawodnikiem, którego w tym momencie e, no nie mamy jak zupełnie pozyskać. Za to jest możliwość rozmowy, słuchajcie, z e, zawodnikami z Premier League. Chociaż nie. Wychodzi na to, że Bormów spadło i dlatego my możemy rozmawiać z Sterem. No bo Charlie, Patino e, czy też e, Carney nie chcą z nami rozmawiać. Okej. Okay. Tutaj nie mam opcji rozmowy, chyba że wypożyczenie. Powiem tak, ja bym był chę, chętny. E, podstawowe warunki bez opcji wykupu dwuletnie. Oni się zgadzają. Dla nas to by było mega ustawiające nas, nie? To, to byłoby super. Jesteśmy dogadani, ale wątpię jakby. Możemy się dogadać z Gasperinim, ale sam zawodnik raczej to odrzuci. E, więc będziemy musieli chyba do tej naszej listy dodać tutaj kogoś, e, kogoś innego. W sensie e, pewna część piłkarzy nam się tutaj już... Już wyczerpuje, i to nie są opcje, które powinny nas e, interesować. E, no, no, jeszcze jest jeden zawodnik, który mnie osobiście bardzo tutaj zastanawia, a mianowicie chodzi mi o tego Barnsa. Bo ja widzę w nim bardzo duży potencjał, ale no, nie ma opcji, żebyśmy go pozyskali, bo po prostu no, no nie ma na to, y, nie ma na to okienka, tak? Jest, jest, y, y, jest nienoruszenia w tym momencie. No, jest tu oczywiście jeszcze ten Iskierdo, który byłby ciekawym wzmocnieniem. No, tylko w tym momencie nie wiem, czy jest sens się zastanawiać nad nim, biorąc pod uwagę to, kim dysponujemy, bo dysponujemy naprawdę dobrym zespołem. Dlatego też um, uważam, że w tym momencie e, powinniśmy skupić się na e, wolnych piłkarzach. Po raz kolejny y, zobaczyć, jak wygląda to źródełko bo ono bardzo często jest w stanie dać nam mega ciekawych zawodników, i może okazać się zaraz, że wolny jest e, jakiś piłkarz, który doskonale pasuje do profilu e, i, i do naszych potrzeb. E, oczywiście, będziemy patrzyli tutaj na to, co najważniejsze, czyli cechy fizyczne, ale też, żeby było coś więcej, tak jak tutaj, odbiór piłki jest przynajmniej pokazany, e, więc na tym się skupmy. E, mamy Ciebie. No, tutaj nie ma żadnej cechy e, piłkarskiej, więc e, podziękujemy. Sam Bajram. tego pana kojarzę. I to bardzo dobrze. Zobaczmy go sobie. E, no, podpisanie go to byłoby ciekawe e, zdarzenie. Ty. No nie, nie masz nic. E, dalej jest Alex. Który też nie ma nic. E, Craig. Który też nie ma nic. E, I widzimy. Taki zawodnik. Może mieć nawet parę parametrów całkiem nadzielono. E, no, ale. No to, to, to musi, on musi dowozić na, na innych też e, płaszczyznach, prawda? E, jeżeli dowozi, to po prostu to widać. Tak jak w przypadku na przykład Itana, który widzimy, że ma orientację w obronie ok, nawet odbiór piłki jest, no ale my nie potrzebujemy w tym momencie e, 30-letniego obrońcy. Ale mówiąc, to sprawdzę tego 31-letniego, bo ziomek wygląda ciekawie. No dobrze, ale nas najbardziej w tym momencie powinni interesować boczni obrońcy, prawi obrońcy. Szybkość biegu przyspieszenie. No nie, tutaj nic znów nie mamy. Rob Hunt tego pana znamy, chciałem powiedzieć. No właśnie. I, i znacie raczej nie chcemy, jest za to. Słuchajcie, sprawdźmy. To byłby na pewno zastrzyk doświadczenia dla drużyny. Z tym raczej nikt nie będzie dyskutował. Kieran Lloyd. No, niestety tego zawodnika pozyskać nie możemy. I skończyły się opcje angielskie, ale na szczęście są jeszcze takie kraje jak piękna. E, Szwecja może też, ale na pewno nie chodzi mi o Szwecję, tylko chodzi mi o Szkocję. E, bocznych obrońców e, robią tam naprawdę niezłych, e, więc może nam się uda kogoś ściągnąć. E, właśnie e, o niebyle jakim talencie no tylko problem jest taki, że nie ma tutaj prawego obrońcy. Wszystko, co jest, to jest na lewo, Jest tylko Ashby. Spróbujemy, sprawdzimy. No jakby nie ma zbyt dużej konkurencji, więc sprawdzimy sobie go w ten sposób. No i zobaczymy sobie jeszcze Irlandczyków. No bo skoro patrzymy w ten sposób, to wydaje mi się, że warto rynek pod tym kątem także sprawdzić. Myślę, że będziemy patrzyli na inne pozycje także, ale na razie chciałbym skupić się na rozwiązaniu problemu z... Problemu, czy też no, można to nazwać drobnym problemem sytuacji z prawym obrońcą. No nie, to jest dla nas bardzo istotne w tym momencie, żeby e, tutaj w to ogarnąć. E, patrzę na oba boki. Ten wygląda dobrze, on wyglądał naprawdę spokojnie. Tam ten odbiór piłki był e, intrygujący, przynajmniej. E, in Irlandię weźmiemy sobie jeszcze północną, oczywiście, e, żeby, żeby jej nie pozostawiać tutaj bez sprawdzenia, chociaż. No tutaj nie wygląda to yy, ciekawie, jeśli chodzi o potencjał zawodników. Panie Łęc, pan wygląda dobrze, długie podanie wytrzymałeś, sprawdźmy cię. To wyglądało naprawdę ciekawie. Dobra, tak więc tutaj mamy stworzoną jakby siatkę skautów. Rozmawiają także z nami ci, którzy mogą być nie do końca zadowoleni z naszych decyzji. Tylko sprawdzam możliwości, dobrze że się zgadzamy. Jestem pod wrażeniem Parker, bo naprawdę to jest zawodnik, pod którego wrażeniem realnym jestem i, i mam nadzieję, że będzie radził sobie jak najlepiej. Oczywiście nie gramy. Mm, nie przyjdzie na pożegnanie, ok, e, raczej było to do przewidzenia oczywiście nie gramy, słuchajcie, w turnieju przedsezonowym więc tutaj też ci młodzi nie będą mieli okazji się sprawdzić więc jak najszybciej liczę na to, że odejdą do innych klubów zobaczymy, fajnie, że morale wysokie e, to jest spoko sprawa, na Bloxham dostaję propozycję z Werderu Brema, e, no i trzeba sobie ustalić próg, w którym tego zawodnika możemy sprzedać i dla mnie takim progiem jest 15 milionów po prostu, jeżeli ktoś da 15, -taka, to się zgodzę. Chyba, że będzie to klub Premier League. Wtedy sprzedamy go za dużo, że pieniądze, ale nie wiem za jakie. Po prostu w ten sposób. Um, więc 15 dla każdego, chyba że są klubem e, Premier League. Las Palmas zgłaszają się po naszego Pankala. E, wypożyczenie bez wykupu na rok. To jest nasza propozycja. Mam nadzieję, że się zgodzą. E, nas to interesuje. E, tymczasem patrzymy na to, co będzie działo się tutaj dalej. Czy, czy są jakieś ciekawe informacje? Tomas Müller przechodzi do Atalanty Bergamo. No, powiem tak, ja, ja rozumiem ten transfer. Widząc, jak tam na przykład funkcjonują zawodnicy jak Ilicic, to. Typ piłkarza jak najbardziej tak, ale Thomas Miller i Atalanta Bergamo. ten element mi nie pasuje. Gdyby to był Tomaso Miller, to, to jak najbardziej pasowałoby to doskonale, ale Thomas Müller, no nie jestem przekonany. Eee, Thomas Müller z Bayernu Monachium. No nic, zobaczymy słuchajcie, e, co będzie działo się tutaj dalej. Został wypożyczony Panka, ale my dostajemy propozycję z Witesse Arnhem. Aż mi się nie chce im odpowiadać, ponieważ to jest klub, który wiemy, że no, no nie jest w stanie sobie pozwolić na tak duży transfer. Aczkolwiek dla samego zainteresowania to był, był dobry kierunek. Fajne jest to, że rośnie e, nasza. E, że rośnie nasza. E, e, że, że rośnie nasza e, ocena w oczach zarządu. No i mamy pierwszy transfer z klubu. Odchodzi Candy. E, na zasadzie wypełnienia klauzuli odstępnego, ale będę szczery, to nie jest problem. W sensie e, to naprawdę nie jest problem, bo e, Fagam Walcott tylko na to czekał, więc e, jakby spoko i nawet nie mam ogromnej znaczy Nie, no będziemy musieli zrobić tutaj wzmocnienie. E, I wydaje mi się, że pójdziemy po tego zawodnika, którego mamy na liście. E, zobaczymy sobie jeszcze tych wolnych, ale jeśli e, to aż sobie zapiszę, bo mam, nie wiem czy nam się w ten odcinek e, ten, ale ja zapisuję sobie zawsze takie rzeczy. Jeśli nie będzie wolnego, e, nie będzie wolnego. E, to ten z 70 środkowy obrońca zostanie naszym środkowym obrońcą, co też podniesie średnią oczywiście w naszym klubie. Zatem patrzymy, co dzieje się dalej. Nottingham chce wypożyczyć Josepa Parkera, który jest na liście wypożyczeń i to jest fajne wypożyczenie, ale ja chyba podjąłem decyzję, że ja go zdejmuję z tych wypożyczeń, bo jak ja patrzę na to, że on leżąc chyba tutaj w składzie się rozwinął, Zobaczmy, czy, czy mi się dobrze wydaje. Nie, jeszcze się nie rozwinął, ale uważam. Uważam, że ten gościu zostanie w tym klubie. E, zostanie w tym klubie, zmieniam już mu numer, bo tamten odejdzie, dostanie dwójkę. Będzie takim naszym e, Tarikiem Lamptejem. Zlecimy także przedłużenie kontraktu. Nie możemy tego jeszcze zrobić, ale wydaje mi się, że jak tylko będzie to możliwe, zlecimy z nim przedłużenie kontraktu. Dostajemy dwie propozycje transferu: jedna to transfer Reinera, który akceptujemy, Drugi to transfer Ebosele. No właśnie, ale tu musi być wymiana i jest wymiana za bardzo przyzwoitego bramkarza. To jest ciekawa propozycja, ale my mamy bramkarza, z którego ja jestem obecnie zadowolony, zatem możemy przejść do negocjacji, bo tak jak mówiłem transfer o Bossele to jest coś, co wydaje mi się być troszkę nieuniknione. Chciałbym jednak zobaczyć kogo wy moglibyście nam zaproponować czy jest tutaj ktoś, kto by nas zainteresował. Jest Simon Paczeko młody, ale jego nie chcę mm, skrzydłowi no Bebe jest znanym piłkarzem I powiem szczerze, jak tak o tym myślę. Jeżeli dacie mi BB i 6 milionów, to ja się zgodzę. BB i 4 miliony. BB i 6 milionów. Bo zarabiamy wtedy za niego bardzo dobry hajs i dostajemy gościa, który na rok jest uzupełnieniem drużyny. Ostatnia moja oferta, no i niestety się nie udało, dobrze się nie udało, nie chciałem tego robić, ale już trzeba było porozmawiać z nimi, e, ale zobaczcie, zaczynamy rozmawiać o coraz to poważniejszych pieniądzach, prawda, e, na to warto zwrócić uwagę, e, no i wydaje mi się, że będąc tym coraz to poważniejszym klubem... E, Musimy wziąć pod uwagę też to, że, yy, że musimy mieć szerszą kadrę. My w tej lidze nie chcemy się zakopać, nie chcemy tutaj ugrzęznąć, zatem będziemy musieli zrobić ruchy transferowe. Tylko to, co najważniejsze, nie możemy dać się rozkupić, nie możemy dać się rozszarpać tutaj. Ja widzę możliwość sprzedaży jednego z dwóch zawodników, czyli yy, Bloxham bądź. Yy, no, ten nasz prawy pomocnik. Patrzymy sobie na tego zawodnika. No, niestety, to nie jest taki poziom bocznego pomocnika, którego byśmy chcieli, bocznego obrońcy, którego byśmy chcieli. Charlie Owens to nie jest zawodnik, którym chcielibyśmy. E, zasilić nasze szeregi. No, niestety zrobimy to po kolei, bo tutaj zrobił nam się trochę bałagan w tych naszych scoutingach i e, nie chcę kogoś przegapić, e, więc będziemy po kolei przeklikiwali tych zawodników. E, no, bo tam są jakby różne warstwy. No, jest oczywiście Phil Jones, dodam go tutaj, bo ja naprawdę zastanawiam się, czy taki Phil Jones e, to by nam się w klubie nie przydał. E, tylko tutaj zawsze trzeba, jakby postawić sobie pytanie. Czy taki Phil Jones nie będzie ograniczał rozwoju młodych? On oczywiście jest wartością dodaną, ale czy nie będzie ograniczał rozwoju e, młodzieży, która jest w klubie? No nie? I tu trzeba się e, nad tym zastanowić. Schodzimy sobie w takim razie niżej. Candy został sprzedany. No i za niego sprowadzenie Phila Jonesa. Powiem szczerze, mi to odpowiada, nie? Phil Jones wtedy, no niestety, po raz kolejny zepchałby na ławkę rezerwowych. Fagana Walkota zakładam. No ale to nie jest zły pomysł, żeby tego zawodnika ściągnąć. No uważam, że jeżeli finansowo nam się to zepnie, w sensie wypłaty zawodnika, to uważam, że to ma sens i sam Bajram tak samo ma sens. Zlećmy pozyskanie obydwu tych zawodników na poziomie od siedmiu wzwyż i zobaczymy, co się wydarzy sam Bayram interesuje mnie rzecz jasna bardziej bo on może grać teoretycznie na prawej stronie obrony wtedy ściągamy sama Bayrama i sprzedajemy Hamalajnena co moim zdaniem jest sensownym ruchem, bo nie widzę sensu podpisywania z finem kontraktu Blackburn się do nas zgłasza i ja niestety czuję, że my tego pana w tym sezonie stracimy bo ta cena jest już przeze mnie windowana e, i te kluby przychodzą, się przeceniają, znaczy prze, przebidowują, przebidowują, przelicytowują e, i zaraz się okaże, że pan Blok sam odejdzie. Oznaczać to będzie nie, mniej, nie więcej niż to, że my mówimy, że sprzedawać kończymy. No tylko e, musimy kogoś w to miejsce kupić. E, nie podoba mi się to, że mamy go na rok. E, to nie może być kontrakt na rok nie no, no to absolutnie nie może być kontrakt na rok to musi być kontrakt na dwa, la dwa lata eee, ale tego nie możemy znegocjować dobra spróbujmy 7000 800 700 i ten, ta pensja 800 zszedł 7800 800 jeszcze strzec. Dobra, zgodzimy się na ten roczny kontrakt, no ale tu będzie trzeba trzymać rękę e, na pulsie i musimy zobaczyć, czy nam się to uda. E, w sensie nie możemy tego gościa nie przedłużyć, no bo to by było głupie. No ale na pewno to jest gościu, który wchodzi tutaj, no i, i jakby z klucza e, jest podniesieniem jakości drużyny. Nie? E, więc tu mogą drżeć zarówno Hart, jak i Hamalajnen. Jak i tak naprawdę Parker, o to jak to dalej będzie wyglądało. Chociaż moim zdaniem, w związku z tym, co zrobiłem, e, to po prostu sprzedajemy Hamalajnena. To jest zawodnik, do którego jakiegoś wielkiego przywiązania nie czuję. E, I też wydaje mi się, że jakby. To, co można było z niego wycisnąć, wycisnęliśmy. Zaczyna mu się kończyć kontrakt. E, to jest jak najbardziej uzasadniona decyzja. No nic, czekamy w takim razie na to, co się wydarzy. E, no bo zaraz możemy mieć tak naprawdę do czynienia ze, z, z rekordową sprzedażą. Nie? Mimo, że mieliśmy Terego, to tak naprawdę BlockSham, którego kupiliśmy, znaleźliśmy, kupiliśmy, e, będzie tym, który ma. Największą wartość. Witesse rozmowy spełzły na niczym. Tu możemy mieć chwila Jonesa na rok i 9 milionów. 9 tysięcy tygodniowo. No i to jest na pewno dodatek interesujący. Tylko pytanie, czy po transferze sama Bajrama my tego nadal chcemy? I uważam, że nie. Jakby. Bo to jest piłkarz, który będzie musiał być od pierwszej sekundy w podstawowym składzie. Dobra, ale potrzebujemy dobrej kadry. Potrzebujemy dobrej kadry, zatem tych dwóch grubasów, tłuste koty ściągamy. No i tak naprawdę to, na co teraz czekam, no to jest e, sytuacja z naszym e, napastnikiem, bo tego nie wiemy. Ja ufam Lockshamowi, ja wierzę w niego i nie mam zamiaru tutaj, teraz wiecie, w jakiś sposób wątpić i, e, i pokazywać, że ten zawodnik nie ma miejsca. A że Phil Jones jest bardziej gotowy niż Fagan Walcott, to on zadebiutuje. Zatem pierwsza zmiana od razu jest. Gramy z Walsall. Ten zespół akurat dobrze znamy, ligi nie znamy, ale nam to nie przeszkodziło, aby wygrać w tym spotkaniu. Ebosele i Leonard strzelają. Patrzymy na oceny. Bayram wszedł na środek obrony i sobie poradził. Phil Jones. Nie zaliczył doskonałego debiutu, zatem raczej nie możemy zakrzyknąć Phil Jones, Phil Jones, bo, bo nie wyglądało to za dobrze. E, chciałbym tylko powiedzieć: dam Ci szansę, Niko, żebyś jeszcze się zaprezentował, ale dla mnie najważniejsze jest to, co wydarzy się dalej, e, bo Bloxham odejdzie do Blackburn Rovers. Klub, który kiedyś miał kupić Roberta Lewandowskiego, ale się to nie udało. No, kupi Bloxhama, słuchajcie. By, to jest klub z wyższej ligi. Jeszcze chcę się tylko upewnić, żeby nie było, e, że tu odwalam maniane. Ale Blackburn Rovers to jest moim zdaniem zespół z. E, mogę to sprawdzić tutaj? No niestety nie. To jest moim zdaniem zespół z ligi. E, może już nawet Premier League. E, zobaczmy, czy, czy mam rację, czy nie. E, zatem patrzymy sobie tutaj na Anglię, ple, Premier League. To jest klub Premier League. Powiedziałem, że go sprzedam za duże pieniądze do Premier League. Moim zdaniem to są duże pieniądze. 15 milionów wyciągnięte za typa wartego 6,5. Słuchajcie, to, to jest z bardzo dużym przymrużeniem okana, no ale prawie trzykrotnie. nie, no nie trzykrotnie, ale to jest bardzo dużo pieniędzy. Akceptujemy to i po prostu żegnamy tego zawodnika z nadzieją, że to będzie udana przygoda i dostajemy propozycję transferu Harego Clarkiego. To odrzucam, tego nie chcę zrobić, bo tego zawodnika chciałbym z nami pozostawić Natomiast e, patrząc na zespół zastanawiam się nad dynamiką pozycji środkowego obrońcy I wydaje mi się, że Fagan Wolcott mimo wszystko pozostanie rezerwowym graczem No bo tak, tu zrobimy to w ten sposób I tak ustawiamy drużynę od pierwszej minuty na razie no, Tak mi się wydaje, że to jest sensowne Po odejściu Hamalajnena natomiast Moglibyśmy pomyśleć o tym gościu, którego ja tam mam, e, tą siedemdziesiątkę za dobre pieniądze. Co prawda to są pieniądze dobre, jeżeli nie będzie trzeba płacić klauzuli. E, zatem czekamy tylko i wyłącznie już na sprzedaż e, naszego napastnika, naszego angielskiego Lewandowskiego, co prawda to jest większy zawodnik, w sumie angielski Haaland. E, raporty spłynęły na Blocksham, został sprzedany. Wielkie pieniądze wpadają na konto, ale też czuję wielką pustkę i żal. Zatem jutro rozpoczniemy poszukiwania następcy gwiazdy. A na razie tę gwiazdę w postaci Blokkshama żegnamy. To była piękna przygoda z tym zawodnikiem, musiała się kiedyś skończyć. Takiej oferty odmówić po prostu. Nie mogłem.